Cześć! Dzisiaj znowu witam się z Tobą z mojej kuchni, ale tym razem nie będziemy gotować, natomiast zapraszam Cię na kolejne porady. A w sumie to poradę, która w moim domu sprawdza się idealnie, a zwłaszcza w mojej kuchni. I myślę, że u Ciebie też sprawdzi się super, jeśli jeszcze tego nie znasz. No dobra, teraz sobie pomyślisz, co ta Anita znowu wymyśliła. A to, czy w Twojej kuchni zdarza się, że patelnie albo garnki od spodu wyglądają właśnie tak, masz problem z przypaleniami, albo też na przykład na tej kratce takiej grillowej od piekarnika zbiera się tłuszcz i nie wiesz, jak to doczyścić, nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. No ale no te patelnie, no nie wygląda to estetycznie i nie oszukujmy się, że nawet wkładanie patelni do zmywarki nie zawsze sprawdza się i nie zawsze patelnie zostają czyste. A takie przypalenia się zdarzają. I teraz co zrobić, żeby się tego pozbyć? W krótkim czasie, szybko i bez dużego nakładu pracy? No właśnie, ja mam na to sposób. I pewnie kiedyś do wyczyszczenia spodu patelni lub też garnka lub innych powierzchni, na których pojawiają się takie przypalenia, wykorzystałabym na przykład cif albo jakieś mleczko. Do tego pewnie sięgnęłabym po jakiś druciak, którym próbowałabym to doszorować, doczyścić, ale oczywiście to też wiąże się z tym, że mogę porysować taką powierzchnię. Plus dołóżmy do tego jeszcze czas, który trzeba na to poświęcić, i nerwy, i ten cały proces szorowania i tak dalej. Każda pani domu, że tak powiem, albo pan domu, który kiedykolwiek spotkał się z taką sytuacją, wie, co to oznacza. I za przeproszeniem, jakie to jest upierdliwe. Ale ja mam sposób. Sposób, który tak naprawdę wyskoczył mi w internecie i nie przykładałam do niego jakiejś specjalnej uwagi, bo pomyślałam sobie, a dobra, kolejna reklama, to tak nie działa. Ale później obejrzałam sobie oczywiście raz ten filmik. Później ta reklama pojawiła mi się kolejny raz i za jakiś czas znowu mi się pojawiła, aż któregoś razu rozmawiałam z moją siostrą, która robiła zamówienie w internecie u różnych właśnie środków czyszczących i mówi do mnie, słuchaj, jest taki produkt, który Ty musisz koniecznie poznać, ja go zamówię dla Ciebie, wypróbujesz i się zakochasz. No i tak też właśnie było. Od razu zaznaczam, że nie jest to żadna reklama sponsorowana. Ja po prostu ten środek uwielbiam i regularnie do niego wracam, kupuję, zamawiam sobie przez internet i najczęściej robimy to tak, że większą grupą osób robimy jedno duże zamówienie, przychodzi wielki karton z różnymi środkami tego typu, ale to musi być w naszym domu i wśród bliskich mi znajomych, osób, rodziny, wszyscy z tego korzystamy. To jest środek, który stosujemy na przypalenia. Jak widzicie, on ma tutaj taką trochę uciapaną rączkę. Specjalnie zostawiłam to, żeby Wam pokazać, dlatego że ten preparat w konsystencji jest biały i nie polecam stosowania tego preparatu, na przykład, jeśli tak jak ja, posiadacie ciemny zlew albo zlew z kamienia, dlatego że zostawia ślady, zostawia kropelki tego preparatu i później go trudno doczyścić. Więc jeśli zdecydujecie się na jego użycie, to warto sobie dodatkowo przygotować albo jakąś miedniczkę, albo zrobić to w jakimś wiaderku, albo też zrobić to w łazience, tam gdzie takich białych śladów po tym środku nie będzie widać. Oczywiście przygotujcie sobie również rękawice gumowe, żeby się nigdzie nie zabrudzić tym. No i do dzieła. Zanim jeszcze pokażę Ci, jak ten środek działa i dlaczego jest taki genialny, to tutaj ważna informacja. Mamy oczywiście na opakowaniu info, co znajduje się w składzie procentowo, jakie mamy tutaj substancje czynne i co doczyszcza. Tutaj absolutnie nie ma żadnego domestosa, więc to też zaznaczam. Mamy informację o tym, jak ten preparat stosować i mamy informację o tym, że możemy go stosować właśnie do czyszczenia przypalonych garnków, patelni, grilli, szybkominkowych, pieców parowych i innych urządzeń kuchennych. I rzeczywiście przetestowałam go na różne sposoby i bardzo dobrze się sprawdza. To jest produkt, który stosujemy bez rozcieńczenia, ale uwierzcie mi, że jedna taka butelka starcza naprawdę na bardzo długi okres i wcale nie kosztuje nie wiadomo jakie pieniądze, ale jest niezbędna. Dobra, to teraz pokażę Ci,
co takiego ten produkt robi? Do czyszczenia małych garnków i małych patelni wykorzystuję takie wiaderko. Jeśli są to większe garnki, większe patelnie, robię to zawsze w łazience. Zobacz, wystarczy, że włożę sobie tutaj patelnię, która nigdzie nie będzie mi wystawać, więc wszystko mam tutaj dokładnie przykryte. No i teraz będą działy się cuda. Nie stosujemy absolutnie żadnego drucika, żadnego mleczka, nie moczymy wcześniej patelni czy garnka. Wystarczy, że tym właśnie środkiem spryskacie. O, zobaczcie. Wystarczy spryskać tę oto powierzchnię i teraz zostawiamy tak patelnię czy garnek na kilka minut. Już nawet widać, jak to wszystko pięknie się tutaj rozpuszcza. A i zobaczysz za chwilę, co tutaj się będzie działo. No dobra, poczekajmy te 5 minut. Ok, minęło 5 minut i zobacz, jak to wygląda. Tyle brudu, tyle przypalonego tłuszczu, wszystko pięknie spływa. To co teraz zrobimy? No oczywiście, o, pokażę Ci jeszcze tu, zobacz, ile tego jest. To teraz bierzemy pod kran i zmywamy. Tak naprawdę będziesz potrzebować tylko gąbki. I zobacz, co teraz tutaj będzie się działo. Czy Ty to widzisz? Miękka gąbeczka, 5 minut. I proszę, jak pięknie nam się to doczyściło. No, można by było potrzymać jeszcze dłużej. Jeszcze kolejne 5 minut. I wtedy wszystko pięknie by nam się tutaj wyczyściło. I tak zrobimy. Nałożymy jeszcze raz preparat, podtrzymamy 5 minut. I wtedy będzie już wszystko czyściutkie. Zero szorowania, zero mleczka, zero cifa. Po prostu jeden środek i czas, który dajemy mu, żeby zadziałał, a my w tym czasie możemy zrobić coś jeszcze innego. Patelnia umyta. Teraz zabieram wiaderko do mycia. Zobacz, ile się tutaj tego wszystkiego zebrało. Ale co? Najważniejsze jest to, że zajęło mi to tak naprawdę 10 minut. Dwa razy po 5 minut. Dołóżmy do tego minutę na zmywanie po prostu tego środka i tych przypaleń z patelni pod bieżącą wodą. I w ciągu tych 11 minut mogłam zrobić coś więcej. Nawet się zrelaksować i wypić sobie herbatkę, a środek sam działał. Ja nie musiałam stosować żadnego mleczka, żadnego szorowania, kombinować, myśleć, co tutaj, jak to wytrzeć, jak to doczyścić. No, bajer, słuchajcie, wow! Od razu zaznaczę, że nie ma w tym ani grama ściemy. Tak wygląda spód patelni. Tak jak powiedziałam, zero szorowania, więc nic nam się tutaj absolutnie nie uszkodziło, nie porysowało, nie musiałam stosować żadnego mleczka, wystarczyło, że spryskałam płynem, który wcześniej Wam pokazałam, właśnie tę patelnię, no i zobaczcie, jak ona wygląda, no zobacz, przecież to wygląda jak prawie nowa patelnia. Czy nie jest tego warte? Jest tego warte. W opisie do dzisiejszego filmu zostawiam Ci link właśnie do tego produktu i miejsca, w którym ja go kupuję regularnie. Możesz sobie zobaczyć cenę, być może znajdziesz go gdzieś w innym miejscu, w nieco niższej cenie. To już zależy od Ciebie. Tak jak powiedziałam, to nie jest film sponsorowany. Podrzucam Ci dzisiaj polecajkę tego, co u mnie fantastycznie się sprawdza. A na zakończenie dodam jeszcze coś. Przypalona stopa żelazka, to też często nam się zdarza. Doczyścić taką stopę żelazka, no, można na różne sposoby. Ale wypróbuj ten środek, który dzisiaj Ci pokazałam. Przekonasz się, że jest tego wart. No i ta oszczędność czasu i naszej pracy. Jestem bardzo ciekawa, czy Ty już znasz ten środek do usuwania przypaleń. Jeśli tak, to daj koniecznie znać, a może znasz coś jeszcze lepszego,
co zaoszczędzi jeszcze więcej czasu i tych żmudnych porządków w kuchni, w naszym domu, których tak niestety nie lubimy, ale są konieczne. A może nie znasz tego środka i sprzedałam Ci dzisiaj świetny patent? Czekam na Twój komentarz i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki. Pa!